Droga do awansu do Ekstraklasy nadal bez zakrętów. Chyba tak można opisać kolejne zwycięstwo Olimpii Grudziądz, tym razem w spotkaniu z GKS Katowice na własnym boisku. Wynik spotkania od końcówki pierwszej połowy niezmienny. 1-0 dla gospodarzy. Po tym spotkaniu w ligowej tabeli drużyna wyskakuje na trzecią pozycję po 30 rozegranych pojedynkach. Zdobywcą bramki dla gospodarzy jest Robert Szczot w 44 minucie. W trakcie spotkania sporo żółtych kartek i czerwona dla Kłusa. W drugiej połowie mój zespół może zaprezentował się troszeczkę lepiej, ale nie na tyle, aby zdobyć tutaj chociaż punkt. Olimpia w drugiej połowie na pewno bardziej nam zagrażała niż my Olimpii w pierwszej. Stąd uważam, że zasłużenie wygrała. Nie wiem, naprawdę czasami ciężko sobie wytłumaczyć pewne zachowania na boisku, pewne zagrania mojej drużyny. Jeżeli któryś z zawodników uznał, że my skończyliśmy sezon i gramy sobie, żeby dograć, jeśli tak do tego będziemy podchodzić, no, niestety, ale tak to będzie wyglądało. Ja myślę, że skład na Termalikę będzie zupełnie inny. Rezultat i taka była po prostu nasza filozofia gry w drugiej połowie. Po prostu troszkę bardziej wpuścić i spróbować wykorzystać szybkie kroty. Dużo nie brakowało, żeby tą drugą bramkę strzelić. Najważniejsze, to szatnie powiedziałem zawodnikom, że oni mówili, żeby strzelić drugą, ale panowie, ja bardzo chcę strzelić drugą i trzecią, ale najważniejsze zadanie, jakie przed wami stawiam, to jest nie stracenie bramki. I można powiedzieć, to zrealizowali i należy im się szacunek, bo któryś mecz rzędu będzie po prostu nie tracą bramki. Szkoda, że nie ma dużo czasu, żeby się cieszyć tym zwycięstwem. Następny mecz w środę, trzeba po prostu się zregenerować, odpocząć, dobra, nowe wyniki zrobić i myśleć o następnym spotkaniu. Także dziękuję serdecznie zawodnikom zagłożonym, bo chyba z przyjemnością można powiedzieć, ogląda się ich, znaczy z przyjemnością się ogląda ich zaangażowanie.